Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpuścili troszkę albumy, troszkę kartki. Chciałbym, żebyśmy sobie złożyli, skleili wspólnie bazę, jaką można kupić w Eco Scrapbooking. Tak jak ja już wspomniałem na poprzednich moich filmikach, często korzystam z baz gotowych z Eco Scrapbooking, z tego względu, że czasem muszę zrobić album na szybko i po prostu nie mam na tyle czasu, żeby jeszcze dodatkowo sklejać bazę, a gotowa baza jest bardzo fajną alternatywą do szybkich projektów. Sklep Eco Scrapbooking w swojej ofercie ma również bazy, które można złożyć samodzielnie. Jest to taki zestaw, on się chyba nazywa warsztatowy i tam są wszystkie elementy potrzebne do sklejenia takiej bazy. Ja Wam pokażę, ten zestaw warsztatowy składa się z takich elementów, które znajdują się w takim opakowaniu, w takiej folijce. Ja może wyciągnę i Wam pokażę. My sobie dzisiaj skleimy szarą bazę, ponieważ ona mi będzie chyba najszybciej potrzebna. To jest, no tu Wam pokażę, to jest takie, podejrzewam, że to jest takie to płótno introligatorskie. To jest nasza okładka. Ona jest, nie będę tego rozwijał, bo fajnie mi się potem tutaj wszystko z powrotem zmieści, ale ona jest takim właśnie zwinięta w taki rulonik, zawiązana sznureczkiem. Okładka jest o tyle fajna, bo bazy z Eco Scrapbooking, jeżeli ktoś pracował, to one są takie troszkę miękkie i one składają się z takich dwóch tekturek. Jedna jest troszkę grubsza i druga jest cięższa, a pomiędzy tymi tekturkami znajduje się, ja to tak twierdzę, że to jest jakaś taka cienka gąbeczka i ona potem fajnie nadaje efekt takiej miękkości tym okładkom, więc jest grzbiet i są dwie okładki. Do tego są oczywiście karty do wklejenia, później do naszego albumu, który sklejamy, i są dodatkowo jeszcze dwie takie pojedyncze kartki, żeby właśnie później tą okładkę jeszcze od środka ozdobić, a karty mocujemy na takich oto, takim systemem, nie, to nie jest system Hidden Hinge, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale to po prostu jest na zasadzie, tutaj sobie zaginamy sobie te nasze strony i dokładamy sobie następny, też sobie je zaginamy. I po prostu naklejamy na środku jedno na drugie. I tu jeszcze jest trzecie i czwarte. I to wklejamy na grzbiet naszego albumu. I później do tych tutaj, tych naszych skrzydełek, doklejamy. Już Wam pokazuję. Doklejamy sobie nasze strony i tak sobie złożymy naszą bazę. Tak jak już wspomniałem, będziemy sobie składać szarą bazę, ponieważ kolejny projekt, jaki będę wykonywał, to będzie właśnie na szarej bazie i on właśnie mi będzie najbardziej potrzebny. Ja sobie przygotuję wszystkie elementy i za chwilkę dobrze, wszystkie elementy mamy już
gotowe. Tutaj na tym płótnie możecie zauważyć takie linie. Ja sobie te linie wyznaczyłem, ponieważ będzie mi potem dużo lepiej składać, przyklejać te okładki. Ja sobie zawsze biorę i sobie taki kawałek tego płótna dzielę sobie na pół, żeby sobie wyznaczyć połowę. I tak samo robię sobie na tym grzbiecie. Wyznaczam sobie połowę, żeby potem tutaj mi było dobrze przykleić tą bazę. I tutaj sobie mierzę potem, ile mam sobie tego odstępu tutaj zostawić, żeby mi potem było fajnie to wszystko tutaj pozaginać i pozaklejać. Ja sobie wcześniej wyznaczę te linie, żeby Wam tutaj czasu specjalnie nie zabierać, no ale każdy chyba potrafi sobie takie linie wyznaczyć. Więc tutaj mam wyznaczony środek, a tutaj mam około 2 cm z każdego z boku i z tyłu, żeby potem mi tutaj w miarę równo te nasze okładki sobie przykleić. Więc zaczniemy sobie od przyklejenia tego naszego grzbietu. Nakładamy dość sporo tego kleju, tylko już mi się tutaj zbrudziło, ale to nic, będzie to potem wszystko zawinięte. I ja sobie jeszcze ten klej, który tutaj mam, rozsmarowuję sobie palcem, żeby nie zostały mi takie ślady na ślady niepotrzebne. I tutaj sobie teraz przyklejam, tutaj łączę sobie tą linię na płótnie z tą linią na moim grzbiecie, żeby to wszystko w miarę równo wyglądało. I pamiętamy, zapomniałem Wam powiedzieć, że tak jak Wam wcześniej wspomniałem, tutaj ta okładka z jednej strony ma tekturkę cieńszą i tą grubszą, czyli tą cieńszą smarujemy klejem i przyklejamy tutaj właśnie, przyklejamy do tego płótna, żeby ta okładka była większa, a z drugiej strony, żeby album był trwalszy w środku, to musi być ta twardsza tekturka, ta sztywniejsza tutaj z tej strony. Ja sobie odwrócę to przyklejone, podociskam sobie z tej strony. Kością. Tak. I robimy i smarujemy sobie klejem kolejną naszą okładkę. Tutaj sobie tą przytrzymamy, żeby nam się nie zawinęła. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. I przyklejamy sobie następny element. I tak samo. Rozsmarujemy sobie paluchem, żeby nam się to wszystko fajnie, nic nie przebijało, żadne ten. I będziemy sobie przyklejać teraz tutaj tą naszą okładkę. Ja sobie biorę dwa kawałki zwykłej bermaty, przykładam sobie tutaj i na tej wysokości dokładam sobie tutaj między tymi liniami, żeby ten otwór między był prosto. Odwracam, dociskam. Dobra. I tak samo robimy z tą drugą. Patrzymy sobie, gdzie jest ta cieńsza tekturka, którą będziemy smarować. Jeszcze raz popatrzę, tak, będziemy sobie smarować klejem. Dobra.
teraz kolejnym etapem naszej pracy, tu będzie sobie to wszystko schło, a my sobie będziemy teraz przy użyciu taśmy klejącej obkleimy sobie tutaj naszą bazę dookoła, ponieważ będziemy teraz zaginać tą naszą okładkę. Dobrze, mamy obklejoną naszą bazę, tą tutaj te nasze tekturki, okładkę taśmą. Troszkę się zakałapućkałem, ale teraz sobie będziemy odrywać tą naszą taśmę. A jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, że przed oderwaniem taśmy, żeby było nam wygodniej, ścinamy sobie nasze rogi, żeby nam to wszystko, to sobie możemy też przeciąć, bo tu nam troszkę dużo tego materiału zostało. Tak, tutaj sobie też z tej strony sobie tak centymetr jeszcze odetniemy. Tak, i sobie po prostu ścinamy. Mam nadzieję, że sobie nie ścięłem tego za dużo, ale myślę, że tyle nam wystarczy. No i teraz będziemy po prostu sobie naszą okładkę tutaj zaginać stopniowo, tak, żeby tutaj też nam wszystko weszło. W miarę to trzeba fajnie ponaciągać, tak żeby nam tutaj się wszystko przykleiło. Tak. Dociskamy. Jeżeli nam tutaj coś będzie odstawało, to się nie przejmuję, bo to tam wszystko będzie potem elegancko zachodziło. I tak samo robimy, odwracamy i robimy sobie z drugiej strony. Tak, tutaj sobie dociskamy. Tak. O, troszkę mi tutaj uciekło. Wszystko. I teraz będziemy sobie zaklejać te nasze rogi, czyli tu i tu. Troszkę sobie to zagniemy. Tu. I sobie zaginamy. Potem sobie tu możemy sobie to jeszcze podkleić, ale nam wszystko fajnie się pochowało. I tak samo robimy sobie z drugiej strony. Tutaj sobie dociskamy, żeby nam się to wszystko fajnie pochowało. Nie mam coś za dużo.
Za dużo nam wystaje, ale tym się w ogóle nie przejmujemy, bo tu będzie wszystko pozakrywane. O! Tak. A ja sobie jeszcze robię tak, że tutaj, gdzie nie było taśmy, podklejam sobie klejem i łapię sobie tym klipsem i tak robię sobie ze wszystkich stron. Smaruję sobie klejem i ściskam sobie klipsem, żeby się to wszystko tutaj poprzyklejało. Tu biorę sobie kolejny klips i już wiem, że wtedy mi się tutaj nic już nie poodkleja. Jeszcze jeden klips. Dobra. No i naszą, ojejkuś, wypadło. Naszą okładkę mamy obklejoną. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Ja jeszcze sobie robię taki, że tak powiem, myk, że tutaj jak mam wyznaczoną tą linię, ja sobie tutaj przedłużam trochę na tą moją okładkę, ponieważ to mi będzie potrzebne do przyklejenia tego właśnie naszego, naszej pierwszej części, która będzie tutaj wklejona, i żebym ja wiedział, że to mam wszystko na środku. I dlatego ja sobie to zrobię w ten sposób, że teraz sobie poodklejam wszystkie te paski taśmy. Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę dobrecznie podocinane, że mi to będzie wszystko pasowało. Tu. I tu. I też dodatkowo zawsze sobie po taśmie smaruję. Smaruję sobie klejem, ponieważ zawsze jest to jakaś możliwość jeszcze, w razie jakiegoś krzywego przyklejenia, jest to jakaś możliwość przesunięcia. O. Tak by to wszystko wyglądało. I właśnie teraz patrzę sobie, bo tutaj na tych karteczkach też sobie wyznaczyłem linię, żeby potem te kolejne też sobie tutaj w miarę równo dopasować i dokleić. I teraz właśnie patrzę sobie na tą linię, którą mam tutaj wyznaczoną, i na tą, i staram się to w miarę równo przykleić. Jest tu i tu. Dobra. I tu i tu. O, coś się tutaj nie chce, ale my to zaraz wszystko pomalutku sobie dokleimy i wszystko się będzie elegancko trzymać. O, coś nie chce. Coś nie chce. Ale sobie też, żeby nam to wszystko ładnie połapało, złapiemy sobie naszymi klipsikami
i nam wszystko teraz będzie ładnie za chwilkę do wszystko będzie nam ładnie pasowało i tu sobie środek sobie przyciskamy. Tutaj mamy, nie wiem dlaczego, ale chyba tu z rozpędu przykleiłem tą no i tu mi coś brzydko, ale może jak odkleję tam no tu będzie wszystko grało. Dobra, tutaj sobie jeszcze to mocno podociskamy, żeby nam tu się wszystko dobrze przykleiło. Dobra, tu nam niech nam to wszystko schnie, a my sobie możemy spokojnie teraz przyklejać kolejny element. Tylko to oczywiście sobie podoklejałem, żeby mi to na te skrzydełka sobie już podklejałem taśmę też, żeby wam nie przedłużać filmiku, ale spód i skrzydełka sobie obklejam taśmą i sobie teraz ściągam z samego spodu. Skrzydełka zostaje, a ściągamy sobie taśmę z samego spodu. Tak. Tak, i też sobie to wszystko robimy. Przy użyciu kleju i tak samo tutaj mam wyznaczoną linię i staram się dopasować tutaj na górze, na dole, żeby to było wszystko. Przepraszam, no może wejdę. Dobra, tu jest i tu jest, tu jest. Dobra. Jest, wiecie, że to tak wszystko mniej więcej sobie dociskamy. Nam zostaje. I teraz sobie przyklejamy kolejny element. Też sobie ściągamy te folie spod spodu. Tak, no, to. Taśmy na skrzydełkach jeszcze zostawiamy. I smarujemy sobie klejem, żeby nam też to wszystko fajnie można było sobie przesuwać jeszcze i tak samo, takim samym sposobem przyklejamy sobie. Tu pewnie wam włożyłem głowę. Ale to nic, troszkę do góry. I dobra, jest. Dobra. Dociskamy sobie tu mamy równiutko, wszystko tutaj też dociskamy. Tak, tymi kreskami się nie przejmujemy, bo potem tych kresek nam oczywiście widać nie będzie. I teraz sobie przyklejamy sobie ostatni element, ściągamy sobie taśmę smarujemy
klejem. I tu już nie mam wyznaczonej kreski, ale tu mam tą kreskę, ale staram się właśnie w miarę na środku to wszystko już teraz przyczepić. Tu, prawda? Jest na środku. Dociskamy sobie wszystko. Tu o, mamy dwie karty, cztery karty i sześć kart. To jest albo na sześć kart. Tutaj, jeżeli chcecie zobaczyć, to wszystko prezentuje się w ten sposób. Wszystko fajnie do siebie przylega. Jednak moim zdaniem na samym kleju bazy nie wykonamy. Więc trzeba się też posilić taśmą. Więc ja bym to jeszcze zostawił teraz, odłożył chwilkę do wyschnięcia. Ja sobie to czymś przyłożę, żeby to nam wszystko, ten klej spod spodu wszystko fajnie złapało, doschło i żeby to wszystko było trwałe. I wracam do Was za chwilę i będziemy kontynuować naszą... Ok, mamy wszystko już tutaj doschnięte. Wszystko nam się trzyma. Nasz system też jest już tak fajnie przymocowany. Także będziemy się teraz zabierać za mocowanie naszych kart. Karty są tak skonstruowane. Ja składając pierwszy raz taką bazę, nie zauważyłem, że te karty mają tak gdzieś około milimetr. Tutaj z jednej strony są dłuższe. Ja sobie jeszcze z początku myślałem, że to może jest źle złożone, ale tak stwierdziłem, że jeżeli byłoby źle złożone, to by była jedna, a one mają wszystkie takie wypustki. A wiąże się to z tym, tak sobie pokojarzyłem oczywiście fakty, bo ja nigdy nie korzystam z jakiegoś filmiku instruktażowego, który by mi pokazał, jak składać taką bazę, tylko sam jakoś do tego doszedłem. A wiąże się to z tym, że tutaj na tym pierwszym płateczku mamy właśnie to takie, może ja Wam tu bliżej pokażę, jest właśnie to takie to nasze bigowanie. I musimy sobie tak ułożyć tą naszą kartę, żeby tą bardziej wystającą częścią, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale tutaj tą właśnie bardziej wystającą częścią, gdzie jest ten milimetr, ta strona dłuższa, musimy sobie ułożyć tak, żeby ją tutaj dołożyć do tej właśnie linii, którą Wam przed chwilą Wam pokazywałem, ponieważ będzie to wtedy fajnie, nam się będą te karty układać. Ja sobie to w tej innej bazie, którą składałem, źle sobie złożyłem. Dojechałem tutaj do samego końca. Dojechałem do samego końca i strasznie ciężko mi te karty, to wszystko chodziło. Także ściągniemy sobie teraz tą naszą folię z jednej i z drugiej strony. I ja sobie tu jeszcze przygotowałem folię w środku. Tak. Posmarujemy sobie jeszcze dodatkowo klejem nasz płateczek z jednej strony i nasz płateczek z drugiej strony i posmarujemy sobie jeszcze tutaj klejem w środku. I teraz może ja to jakoś tak bokiem, żebyście to wszystko widzieli. I teraz sobie tutaj elegancko wszystko przykładamy. Staramy się to robić bardzo, bardzo równiutko.
I tu do samego końca sobie teraz to wszystko dociskamy. O. Widzicie? I tu nam został właśnie ten taki odstęp, który ja źle to sobie zamontowałem, te właśnie moje karty. I tu dojechałem do końca i strasznie mi tutaj ten karton, jeżeli dojechałem do końca, strasznie blokował i te strony nie otwierały się tak sprawnie, jak powinny. I teraz robimy sobie tak samo z tą kolejną. Więc sobie odklejamy z tej strony, odklejamy sobie z tej strony, bierzemy sobie kolejną kartę, też tutaj mam przygotowane już podklejone, ja sobie wszystko wcześniej podkleję, żeby wam po prostu czasu za bardzo nie zabierać, i sobie też mocujemy kartę, ale wcześniej smarujemy klejem. Proszę bardzo. I tutaj tak samo odkładamy. I teraz sobie w identyczny sposób dokładamy sobie tutaj do... Widzicie, już mi tutaj złapało. I sobie dojeżdżamy praktycznie tu do końca. Przykładamy, układamy sobie na równi, tutaj sobie spód dociskamy. O. I karty nam fajnie nam wtedy karty wszystkie pracują. A jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, że sklejamy sobie tutaj dół taśmą, ponieważ chcemy, żeby tutaj od góry każda karta miała kieszonkę. I jedziemy sobie z następnym. No, kleił się. Odkleiło. Bierzemy sobie kartę i sobie też odklejamy klej, smarujemy sobie z jednej strony i smarujemy sobie z drugiej strony. O, jeszcze zapomniałem tutaj o karcie. Proszę. Tak. I sobie takim samym sposobem dojeżdżamy tu do końca, dociskamy, wyrównujemy. Ach. I z jednej strony, i z drugiej strony. O. I tu jest nasz środek. I tu jest połowa sukcesu, ponieważ musicie sobie, biorąc, układając sobie te karty, musicie sobie wziąć pod uwagę, że żeby sobie je tak ułożyć, żeby one teraz, tak jak tutaj było z tej strony, bo tu dochodzimy do środka. I teraz tutaj, tak jak wam wcześniej tłumaczyłem, że tą wystającą milimetr więcej stroną dokładamy do tej linii, to teraz, tak jak żeśmy mieli tą kartę wystającą, tak jak żeśmy to przyklejali, to teraz musimy sobie to odwrócić w tą stronę, ponieważ będziemy teraz sobie doklejać tutaj do tej linii. Więc będziemy to teraz robić w ten sposób i automatycznie musimy sobie przykleić inaczej tą, ale to sami jak będziecie składać, to sami do tego dojdziecie. Także jak wam tłumaczyłem,
Tutaj przyklejamy sobie pierwsze trzy strony, a potem następną kartę przykładamy tak samo, tylko chcąc przykleić ją z tej strony, musimy ją po prostu odwrócić o 180 stopni i sobie wtedy tutaj przykleić, bo jeżeli byśmy wzięli i przykleili, to byśmy sobie zakleili tutaj górę. Także bierzemy tu tak samo, odwracamy o 180 stopni i będziemy sobie teraz przyklejać tutaj do tych naszych skrzydełek, a postępujemy tak samo jak ten, jak w tamtym przypadku. Odklejamy sobie tutaj i tutaj. Ja sobie to wcześniej przygotowałem, ale wy sobie na bieżąco, bo będziecie przyklejać wszystkie te karty, to zresztą będziecie wszystko widzieć i sami do wszystkiego też dojdziecie, ale tak pomyślałem, że sobie fajnie będzie taki filmik zrobić. To sobie na razie odginamy i sobie tutaj po prostu teraz sobie przykładamy z tej strony. Ja sobie pójdę sobie znowu od końca, tutaj sobie przyłożę, wyrównam, żeby mi nic nie... Ten, kładę sobie, tutaj sobie wyrównuję troszkę, dociskam, żebym to wszystko miał równiutko, zamykam, dociskam z jednej strony tutaj dół, druga strona. Jedziemy z następnym. Jedna strona, druga strona, odklejamy sobie tutaj. Smarujemy klejem naszą kartę. Smarujemy sobie skrzydełko z jednej strony, z drugiej strony. Nie powiem, że to jest mniej pracochłonne od tego systemu Hidden Hinge, ale powiem wam, że dla mnie jest jakoś chyba bardziej prostszy. Może mi się tylko tak wydaje. Dociskam sobie z jednej strony, dociskam sobie z drugiej strony i już dwie następne karty mam zamontowane i zostaje nam zamontować ostatnią kartę. Ściągamy sobie folię z jednej strony, z drugiej strony. Tutaj sobie skład ściągamy jeszcze ze środka z naszej karty. Wydaje mi się, że żadna filozofia jest złożyć taką bazę, ale filmik instruktażowy zrobię, ponieważ tak jak wam wspomniałem, korzystałem kiedyś z gotowych baz, a te bazy warsztatowe do samodzielnego sklejenia no siłą rzeczy są troszkę tańsze. Dokładamy, kładziemy tutaj, wyrównujemy, żeby były równe z pozostałymi, dociskamy, kładziemy tutaj sobie jeszcze przyjedziemy tu i tu, gdzie była taśma z klejem. Proszę bardzo, i nasze 6 kart mamy już w naszym albumie zamontowane i tu w każdej górze ono jeszcze trzeba troszkę z nim popracować, żeby on się tutaj fajnie nam wszystko ułożyło. I zostało nam jeszcze wkleić sobie, tak jak wam pokazywałem, są jeszcze dwa takie kartoniki i tutaj sobie ładnie też wykończymy sobie teraz tą naszą okładkę
w środku, więc tutaj sobie odklejam tą naszą tasiemkę i po prostu sobie teraz objedziemy dookoła klejem. Widzimy. Odwracamy i sobie teraz tutaj ładnie wszystko równiutko dokleimy, żeby to wszystko fajnie wyglądało. I widzicie, i tutaj nam praktycznie pod tą kartą, którą żeśmy teraz dokleili, zginęły nam wszystkie te nasze zakładeczki, które żeśmy tutaj doklejali. Ja sobie to jeszcze wszystko docisnę. Tak. I teraz z drugiej strony. I sobie też posmarujemy klejem. Odłożymy klej i sobie teraz tutaj też dokleimy równiutko, żeby wszystko elegancko nam przylegało, pasowało. Także bazę składamy, troszkę Wam wyjechałem z kadru. Bazę składamy praktycznie samodzielnie. Kupujemy tylko, tak jak już wspomniałem, gotowe elementy. Zawsze tą bazę jeszcze można sobie złożyć tu w tą ten i gdzieś jeszcze tak włożyć, żeby to wszystko docisnąć, podociskać, zostawić, żeby to wszystko wyschło. Także nasza baza prezentowałaby się w ten sposób. Tutaj są karty i kieszonki w środku, że można coś pochować. Tak by się to prezentowało. Szybko, sprawnie i podejrzewam, że ja właśnie teraz przerzucę się właśnie na te bazy albumowe warsztatowe z Eco Scrapbooking, nie gotowe, no bo w sumie jak mam już wszystko docięte, wszystkie elementy, ten wystarczy tylko skleić. Także chyba będę bazował teraz na tym. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że komuś ten filmik się przyda, że ktoś będzie chciał właśnie z niego skorzystać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Być może ktoś, nie wiem, zakupił taką bazę, nie wiedział jak skleić. Jeżeli ktoś skorzysta z tego filmiku, to będzie mi bardzo miło i przyjemnie. Także ja osobiście, nie to żebym jakoś promował sklep Eco Scrapbooking, ale no już chwilę tam kupuję, czy gotowe bazy, czy inne, czy na mini albumiki, czy na jakieś inne okazję i ja właśnie jestem zadowolony z wykonania. Tutaj te warsztatowe też fajnie, bo jest wszystko elegancko podocinane na wymiar, niczego nie brakuje, niczego tak za dużo nie zbywa, na tyle co tutaj można sobie tylko te kawałki podcinać, tak jak ja sobie to podcinałem, ale to jest tylko i wyłącznie moja wola, bo równie dobrze można zagiąć, bo jak widzicie tu nic więcej, nic nie widać. Także tyle z mojej strony. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Zapraszam Was na mojego Facebooka, na Instagrama. Oczywiście linki podam w opisie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, że śledzicie mój kanał, że tych subskrybentów, osób obserwujących kanał z każdym dniem przybywa.
Jest to dla mnie bardzo motywujące i daje takie okopa do działania i do nakręcania filmiku dla Was, bo ponieważ skoro subskrybentów przybywa, to chcecie śledzić mój kanał i chcecie, żeby się jakieś nowe rzeczy na kanale pojawiały. No, nowe jak nowe, ale przyszłość pokaże. Tyle mojego gadania, bo się już całkiem zakręciłem. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmie.